Dobry wieczór Państwu. Witam w Salonie Literackim Instytutu Literatury na spotkaniu z profesorem Maciejem Urbanowskim i z Michałem Gniatkiem-Zielińskim. Dobry wieczór. Spotkanie będzie dotyczyć tej potężnej książki pod tytułem Sztuka i naród. Jest to tom, który zbiera całość czasopisma, które w czasie okupacji w latach 42-44 ukazywało się w Warszawie. I jest to publikacja wyjątkowa z tego powodu, że po raz pierwszy całość tego dorobku ludzi, którzy tworzyli, że nie całość dorobku ludzi, którzy tworzyli to czasopismo, ale całość tego czasopisma zostaje opublikowana, zebrana w jednym tomie. Niektóre z tych tekstów zostają przedrukowane, jeśli się nie mylę, po raz pierwszy, odkąd się ukazały, nawet większość. Także rzeczywiście teraz czytelnik dostaje do rąk całość tego dorobku i jak słyszymy, z większością może się tak naprawdę zapoznać po raz pierwszy, co jest dosyć spektakularne, biorąc pod uwagę, że jest to pismo, które nie było czymś takim, co gdzieś zaginęło w mrokach dziejów i po wojnie już o tych twórcach nie dyskutowano. Nie dyskutowano o nich, nie dyskutowano też o tym tytule, już jakby zapomniano w ogóle. Ale do tego chyba jeszcze sobie wrócimy i o to zapytam gości. Tak, ten tom został wydany przez Fundację Viva l'Arte, przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej i przez Instytut Literatury. I pierwsze pytanie może zadałbym autorowi opracowania tego tomu. Jesteś historykiem z wykształcenia i co sprawiło, że postanowiłeś się zająć tą tematyką i właśnie pismem literackim, pismem kulturalnym? No tak, jestem historykiem, to prawda. Nie. Działa. To prawda, jestem historykiem i to, żeby było śmieszniej z tej perspektywy nad historykiem mediewistą, ale to jest w jakimś sensie uzasadnieniem, dlaczego właśnie literatura. No bo ja się zajmuję literaturą właśnie w średniowieczu, pograniczem literatury i historii właśnie, myśleniem o tym, kim jest człowiek, czym jest kultura, czym jest naród właśnie, takimi sprawami. Więc to są jakieś moje szersze zainteresowania, w które wpisuje się też ten namysł tych właśnie młodych ludzi. I to jest kolejny jakiś taki punkt zaczepienia, jak ja poznałem twórców sztuki i narodu, no to chodziłem chyba do liceum czy coś takiego, więc byłem jeszcze młodszy od nich, teraz już jestem starszy od nich, ale cały czas to są mi bardzo bliscy, także tak jakby etapowo, życiowo ludzie po prostu. Jestem w podobnym etapie jak oni i jakoś tak, nie wiem, padam na kolana w dużej mierze przed tym, ile oni zrobili, a ile ja w swoim młodym życiu. Więc darzę jakąś wielką estymą ich za wybitne osiągnięcia, także niezwykle dojrzałe sądy jak na tak młody wiek. I to są takie różne rzeczy, które mnie bardzo zafascynowały w tym środowisku. I taka ostatnia chyba rzecz, jaką bym tutaj wskazał jako powód wydania tej książki, jest właśnie taka, że no, kiedy zacząłem się tym interesować, no to w zasadzie na rynku było kilka prac starszych, głównie wydawanych przez Bartelskiego i nieco nowsze prace obecnego tutaj profesora Urbanowskiego, ale to cały czas, i to było wiadome, nie kryte w żaden sposób, no nie była to całość sztuki i narodu, prawda? I jakoś chciałem zawsze spojrzeć na to pismo z perspektywy właśnie tego programu, programotwórczości, tego charakteru takiego właśnie, jakby to powiedzieć, apelowego tej twórczości,
tego, co ona miała do zaproponowania polskiej literaturze i szerzej kulturze. No i żeby to zrobić, no trzeba było jakoś do tego wszystkiego dotrzeć. I wówczas też, no przyznam, że dużo takich wyłapałem rzeczy, które moim zdaniem wymagały skomentowania, bo wyglądało na to, że dotychczas jednak pewne sprawy umykają albo są po prostu błędnie identyfikowane i jakoś to wszystko tak się zlało w pomysł, żeby to wydawać. Też potem jakoś zapoznałem się z kolejnymi tymi periodykami, z Dźwigarami, z Kuźnią, z Kulturą Jutra, no i wpadłem na ten pomysł, żeby pociągnąć to edytorsko. Wydawało mi się to jakoś takim ambitnym projektem i bardzo wartościowym, żeby jednak dać czytelnikowi ten kompleksowy wywód tego pokolenia właśnie, które gdzieś jednak zostało trochę zepchnięte na margines tak w dyskursie. Myślę, że pewnie też do tego jeszcze wrócimy, więc nie będę rozwijał. Przez jednak bardziej liberalne czy wręcz lewicowe, liberalną czy też lewicową część tego pokolenia, prawda, która miała więcej przestrzeni po wojnie, żeby jakoś w tej kulturze istnieć. I to też moje pokolenie tego doświadczyło w sposób, wydaje mi się, najbardziej oczywisty. No, w podręcznikach do literatury po prostu w liceum można się dowiedzieć co najwyżej, kim był Gajcy, ale to i tak Gajcego można tylko przeczytać w kontekście tego, że był Baczyński. Jakby, gdyby nie było Baczyńskiego, to Gajcy też by się tam nie pojawił. To tak tylko bym wyjaśnił. To od razu drugie pytanie jeszcze, bo mamy tutaj do czynienia w wydaniu tej książki z pewnymi decyzjami, jak to zebrać, jak to ma wyglądać ostatecznie. I na przykład z jednej strony pozostawiłeś te teksty zupełnie możliwie najbliżej tego, jak one rzeczywiście wyglądały oryginalnie, wydrukowane nawet z błędami, z pomyłkami oczywistymi, tak, że czytelnik rzeczywiście widzi to tak, jak obcowali z tym pierwsi czytelnicy tych tekstów. A z drugiej strony mamy zabieg taki bardzo autorski, powiedziałbym. To znaczy jednak nie mamy tego ułożonego po prostu od tego numeru pierwszego do tam 15-16 po kolei, tak jak to wyglądało. Tylko jest to ułożone na zasadzie, no teksty są zgrupowane po prostu w rozdziały wedle, no chyba można powiedzieć po prostu gatunków literackich, do jakich je można przyporządkować, tak z grubsza, prawda? I wprawdzie co mi bardzo, bardzo pomogło i odetchnąłem z ulgą, że jednak na końcu książki jest taki bardzo pomocny indeks, że jak ktoś chciałby sobie przeczytać w takim porządku, że na przykład chce wiedzieć, co było w trzecim numerze po prostu, a nie skakać od rozdziału do rozdziału, no to ma rzeczywiście to wszystko wpisane tak, że może to sobie te teksty wszystkie łatwo odnaleźć i jakby zrekonstruować ten porządek w kolejności wydawania, a nie w kolejności gatunków literackich, co jest, myślę, jest bardzo pomocne i będzie bardzo pomocne dla każdego, kto po tę książkę sięgnie. No ale właśnie pytanie, skąd pomysł, że chcesz, żeby tak to wyglądało i tak to zaprezentować? No, na pewno pytanie mnie nie dziwi, bo z pozoru wygląda to po prostu na jakiś chaos, na właśnie brak zdecydowania, w którą stronę pójść. No, z jednej strony tak bardzo, jakby to powiedzieć, no poważnie traktuję całą tą kwestię materialności tego pisma, a z drugiej właśnie tak bardzo autorsko je sobie szatkuję według własnego pomysłu. Ale w tym jest zamysł. Zamysł wydaje mi się dla każdego jednak historyka i historyka literatury dość oczywisty, czyli funkcjonowanie tej książki jako pomocy badawczej po prostu, prawda? Bo rzadko jest tak, że ktoś bada numer pisma czy numery pisma same w sobie. To nie miał być poszyt numerów, tak jak to się kiedyś zszywało ze sobą kolejne tam numery danego periodyku, tylko właśnie pomoc badawcza i w tym sensie nie jest to sprzeczność, ponieważ z jednej strony
zależało mi, żeby badacz, który po to sięgnie, mógł przeczytać właśnie tą sztukę i naród jako pewną propozycję intelektualną w jakimś porządku, ponieważ ten porządek nie jest sztuczny, bo oni sami go stworzyli w ramach numerów, prawda? Oni tak te teksty dzielili. Ja w zasadzie nie musiałem tutaj wiele się nagłowić, wymyślać. Też ten porządek, który zaproponowałem, że najpierw właśnie idzie publicystyka, potem idzie liryka, potem te próbki gdzieś tam epickie, no to jest porządek, który oni sami sobie stworzyli i postępowali z nim przez wszystkie w zasadzie numery, jakimiś drobnymi zmianami, więc w tym sensie też jest to jakoś tam autentyczne, ale przede wszystkim moim zdaniem jest to praktyczne właśnie do pracy, że po prostu no bada się, nie wiem, poezję tego środowiska, prawda? Bada się, nie wiem, właśnie relacje do jakichś tam tematów z przeszłości, w związku z tym się korzysta z tego indeksu, w którym jakoś tam starałem się wyłapać te najważniejsze problemy, które się w tej ich twórczości pojawiają, więc ta książka została po prostu tak zaprojektowana, stąd jest tam dość dużo takich właśnie no, pomocników, jak ten indeks problemowy, nie tylko indeks osobowy, właśnie ten coś, co nazwałem bibliografią podmiotową, gdzie właśnie bardzo szczegółowo starałem się odpisać te numery pisma, nie tylko na której jest ich stronach, ale też jaki jest zapis tytułu, jak się winieta układała, jak był format tego numeru, czy to był druk, czy to był gdzieś tam na powielaczu odbijane. No i takie wszystkie rzeczy starałem się tu wyłapać, żeby no właśnie jak najbardziej oddać to pismo takim, jakie ono było. No to są rzeczy, które może dla wielu badaczy literatury, zwłaszcza dwudziestolecia na przykład, czy po prostu literatury współczesnej i historyków XX wieku są na razie jakoś takie dziwaczne, ale jestem mediewistą i ja wiem, że za 100 lat Biblioteka Narodowa nie wyda już egzemplarza SIN-u, bo on się będzie rozpadał. I nikt już nigdy do tego nie będzie mógł zajrzeć. To będzie jak inkunabuł. I trzeba takie rzeczy robić, póki jeszcze można do tego zaglądać, bo po prostu to jest jakby z myślą o kolejnych pokoleniach badaczy, którzy muszą mieć do tego dostęp, prawda? Do dzisiaj mało który historyk średniowiecza korzysta z rękopisów. Oczywiście jakby cały czas to robimy i trzeba to robić w miarę możliwości, ale to są często bardzo cenne rzeczy, których nie da się tak łatwo uzyskać dostępu, prawda? I to każdy ten kontakt z człowiekiem naraża ten zabytek na to, że przestanie istnieć, a to było wydawane, powiedzmy sobie uczciwie, w jakości beznadziejnej. Tak i to odkwaszanie tego wszystkiego no niewiele pomaga. To jest, no niedługo to się zacznie po prostu rozsypywać. Więc stąd ten taki mój duży nacisk na tą właśnie materialność, ale też z drugiej strony starałem się oddać ten autentyzm tego języka, jakim oni się posługują, no bo takie jakby szkolne być może przyzwyczajenie, prawda, że jeżeli ktoś zajmuje się literaturą, to na pewno posługuje się piękną polszczyzną, nie robi błędów i tak dalej. Otóż nie, robi błędów całą masę. Trzebiński robi po prostu nagminnie mnóstwo. Ja te błędy oczywiste poprawiam i zaznaczam na przykład, że poprawiłem, że to był błąd, że coś przeszkadza. To nie jest tak do końca, że zostawiam każdy błąd i tego nie komentuję. Akcentuję, artykułuję jego obecność, że tu się pojawił, prawda? I to też jest dla badacza języka tych poetów, tych literatów, jakaś informacja, jakim oni się posługują właśnie językiem. Na ile jest to właśnie język pisany, na ile to jest dopracowane, a na ile to jest w zasadzie napisany esej na kolanie i puszczony szybko do kolegów do dalszej pracy redakcyjnej. Nie? I przy zestawieniu na przykład ze wspomnieniami Trzebińskiego, które czasem dają dość dokładny wgląd, jak wyglądała praca redakcji, no bardzo ciekawe to może dać wyniki właśnie. Jak powstawało pismo, jak oni pracowali nad poszczególnymi numerami i tak dalej. Jeszcze dodam, że też mamy tutaj reprodukcję rysunków, które mimo właśnie tych koszmarnych warunków powstawania pisma, o których wspomniałeś, to czasami tam się pojawiały i tutaj też je mamy zreprodukowane. Tak, tak. No ja mam
Niestety, bo niestety fioła na punkcie jakichś tam estetycznych różnych rzeczy, dlatego też ta książka wygląda tak, jak wygląda i ona nawiązuje do autentycznego, autentycznej pierwszej strony czasopisma Sztuka i Naród, kiedy ono się ukazywało. No to tam różne te winiety były i one też tu są omówione szczegółowo, kiedy jaka się pojawiała i dlaczego, ale ta się pojawiała najczęściej, jest w największej liczbie numerów, dlatego na nią się zdecydowałem. W ogóle to liternictwo jest przepiękne. Takie właśnie pokazuje też te awangardowe ciągoty tego środowiska mimo tej krytyki właśnie literatury dwudziestolecia. Bardzo dziękuję. Jeszcze pana profesora chciałem teraz włączyć do naszej rozmowy. Pana profesora, który jest autorem wstępu do tej książki. Więc ja bym chyba poprosił, czy może zadał takie pytanie, czy jest możliwe pokuszenie się o jakieś scharakteryzowanie wspólnego profilu ideowego, artystycznego, tej właśnie, chyba nie możemy mówić o, czy możemy mówić, to teraz pytanie o grupie literackiej, czy raczej to była po prostu konstelacja autorów, którzy no przyjaźnili się, wspólnie pisali do tego pisma, ale pytanie, czy da się, czy da się ich jakoś wspólnie tu scharakteryzować przez pryzmat tego właśnie, że co w tym piśmie było opublikowane. Dziękuję bardzo. No ja może zacznę od tego, że rzeczywiście tutaj pomysłodawcą był pan Michał Gniadek Zieliński. Ja się bardzo ucieszyłem, że taki pomysł powstał. Jest możliwość takiej edycji zbierającej wszystko. Ja zajmowałem się Trzebińskim i widziałem właśnie te teksty, o których nie wiedziałem, tak, że istnieją, a zebranie tego wszystkiego no, wydawało mi się też i pomocą badawczą, ale nie tylko to jest książka dla badaczy, ale myślę, że no są tutaj no wspaniałe wiersze, ciekawa proza i niezwykła publicystyka, więc jest też taka przygoda. No dla mnie to też jest taki no pomnik dla tego środowiska, no bo ja też należę do takich trochę osób jak pan Michał, które ja chyba na studiach, i to też był lektura pamiętnika Trzebińskiego, która mną jakoś wstrząsnęła i też to właśnie byłem mniej więcej w tym wieku, czy może trochę starszy, ale to jest takie doświadczenie, które no się pamięta, formacyjne. I teraz co? No właśnie ta Sztuka i Naród to jest oczywiście każdy może sobie trochę próbować szukać tej wspólnoty, jaką tworzyli ludzie tworzący to pismo, tak? Bo i tak robiono, bo to jest z jednej strony wspólnota ludzi bardzo młodych, tak? Czyli jest to pismo pokoleniowe. Z drugiej strony jest to tutaj, jak pan Michał mówił, takie pismo programowe, tak? Które no jednak jest tworzone po to, żeby zmienić kulturę, tak? I żeby tą kulturę zmienić, to trzeba dokonać pewnych ogólnych diagnoz. I też w tym sensie jest takie trochę pismo kontrkulturowe, powiedziałbym, to znaczy, które walczy z tą kulturą zastaną, kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Jest to pismo ideowe, tak? I tutaj właśnie znalezienie jakiejś etykietki nie jest łatwe, bo łączono to pismo właśnie z radykalną prawicą, z taką prawicą rewolucyjną też trochę, ale właśnie też łączono właśnie z awangardą, tak? Bo z kolei na gruncie estetyki to było właśnie pismo no, dalekie od takiego konserwatyzmu, tak? Ono sięgało do tych rozmaitych eksperymentów literackich dwudziestolecia międzywojennego. Z jednej strony krytykując awangardę, ale z drugiej strony na przykład ewidentnie nawiązując bardzo ciekawie do Witkacego, czy do Schulza, czy do Gombrowicza. Było to pismo literackie, bo dużo było literatury. Literatura była także w tych tekstach, nazwijmy to takich
publicystyczno-programowych, bo one są świetnie napisane. To widać, że to jest też wielka literatura. Ale też w tym piśmie właśnie było dużo poezji, dużo prozy. Więcej poezji niż prozy, no z oczywistych raczej względów takich pragmatycznych, bo łatwiej opublikować wiersz, tak, niż opowiadanie, że się zjawiały to rzadko w całości już, czy fragmenty prozy. I teraz, czy było to pismo mające wspólny program literacki? Pewnie można łatwiej powiedzieć, że to pismo różnych indywidualności literackich, tak? Trzebiński był lepszy, powiedzmy, jako prozaik i właśnie autor eseista, tak? Gajcy był przede wszystkim poetą. Oni się też spierali między sobą, były wewnętrzne polemiki, więc nie byli zgodni. Było to takie pismo też, no trzeba pamiętać, no to są dwudziestolatkowie, tak? To są ludzie, no zawsze to mówię, w wieku moich studentów, tak? I to są, no dzisiaj to właśnie z jednej strony szok, że oni są tak dojrzali, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że oni są też jakby na dorobku, tak? Jakby można powiedzieć w walce myślą, tak? Formują w niesamowitych warunkach pewne koncepcje, pewne idee i to są idee w ruchu, tak? One się krystalizują i oczywiście jest ogromna monografia Janickiej o Trzebińskim, która pokazuje, że ten Trzebiński, który tak naprawdę tworzy w ciągu tam, nie wiem, 3 lat swojego życia, ile tu faz, etapów nagle się okazuje, można znaleźć jakiś przemian, tak? No bo to jest takie rozedrgane, myślące bardzo środowisko, ale też właśnie takie środowisko, które jak jest to w przypadku zazwyczaj właśnie takich wchodzących do literatury ambitnych pisarzy, no jest bardzo często na nie wobec tych, którzy je poprzedzają. No i to jest pismo literackie zamknięte tym, że ono jakby, i to jest fantastyczne zawsze było dla mnie, że ono bardzo wierzy w literaturę, tak? Znaczy wierzy, że literatura, no to nie jest jakaś błahostka, tylko literatura to jest to, co zmienia naród, tak? To, co buduje program dla narodu. Naród bez literatury jest ślepy, naród bez literatury błądzi. I stąd to motto norwidowskie, tak? Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej, tak? Więc to jest jakaś niezwykle ambitna rola, którą oni sobie i literaturze przypisują. Ciekawe jest też to słowo wyobraźnia, tak? Bo to nie jest rozum narodowy, serce, tylko oni no właśnie odwołują się do tej kategorii takiej trochę kojarzonej, nie wiem, z romantyzmem, z nadrealizmem, tak? Ta kategoria będzie wyobraźni bardzo ważna w sztuce szeroko rozumianej nowoczesnej. Więc nie ma jednej etykietki, tak? Nie mają racji ci, bo też tak były te spory, że to było pismo faszystowskie, tak? Po wojnie komuniści tak to zaraz nazywali. Nie było to na pewno pismo antyżydowskie, a też tak próbowano, to można to łatwo zweryfikować. Mamy teksty, nie można teraz już oskarżać Sinu o pewne rzeczy, bo mamy tutaj całe dossier, tak? I widzimy, że tutaj te etykietki nie zawsze albo najczęściej nie pasują, ale może te, które tutaj jakoś tak kilka pokazałem, no jakoś ja bym je stosował, ale też no właśnie zachęcałbym do lektury ewentualnie czy takiego, bo rzeczywiście sroga to jest pozycja 800 stron, ale myślę, że no można sobie poczytywać to, tak, i wyrobić sobie własne też zdanie. Dziękuję. Ja teraz mam trochę wątpliwości, jak szczegółowe pytania dalsze zadawać, bo tu się otwiera jakby, no można by mówić i jakby w głąb tego wszystkiego iść. Ja tylko dodam, że na przykład te oskarżenia różne, o których pan profesor wspomniał, to nawet już mamy wiersz Bojarskiego, który już reaguje na te oskarżenia momentalnie, które się pojawiły bodaj po pierwszym numerze.
publikacji pierwszego numeru. Także to były, no była ostra walka ideowa też jakby z którymi ci autorzy musieli się mierzyć. Ja bym chyba w takim razie jakby już postarał się jakoś w to głębiej wejść i zapytał o to, na czym polegał spór z tym, co ich poprzedzało może, bo mnie uderzyło jednak, że no właśnie mamy do czynienia z autorami 20-letnimi w większości, mniej więcej, i którzy są wychowani przez II Rzeczpospolitą, a jednocześnie oni wobec tej kultury na różnych poziomach bardzo, bardzo polemicznie się ustawiają. I też dojrzałość tych tekstów jest uderzająca, że widać, że to nie jest po prostu jakiś tylko bunt wobec tego, w czym się tam zostało wychowanym, prawda? Tylko że to jest przemyślane i to jest i po coś, i to jest za czymś jakby. To znaczy, no, cały czas pamiętać warto, Michał Gniatek-Zieliński tego nie mógł pokazać w tej książce jednak, że tutaj za każdą kartką tego druku, no nie wiem, są strzały na ulicach, jest godzina policyjna, są łapanki, że każdy z redaktorów Sztuki Narodu ginie przedwcześnie, tak? Ginie z rąk Niemców. I trzeba pamiętać o tej jakby, o tym kontekście, tak? Który też był takim kontekstem, w którym no, trzeba było dojrzewało się bardzo szybko i bardzo poważnie się myślało o sobie i o rzeczywistości. Więc to jest, no, nie wiem, korzyść w cudzysłowie z tej sytuacji, jaką oni odnosili. I to rzeczywiście jest pokolenie wychowane w II Rzeczpospolitej. To pierwsze pokolenie II Rzeczpospolitej, wychowane w wolności, w takim poczuciu no, swoich możliwości, kim oni będą. I to jest takie pokolenie, które oczywiście dostaje mocno pięścią w twarz, tak, 1 września 1939 roku. I no, to jest sytuacja nie tylko tego pokolenia, ale ono szczególnie jakby, można powiedzieć, bezlitośnie rozlicza tą kulturę, która była przed nią, tak, szuka, czy pyta ją, dlaczego tak się stało, co się stało w tej kulturze. I to są, no właśnie, oskarżenia o lekkomyślność, ducha takiej beztroski, zabawy, o uciekanie od prawdziwych, rzeczywistych problemów sztuki po 18 roku. I są tutaj oczywiście ułaskawienia dla niektórych pisarzy. Mówiłem o Witkacym, tak, czy o drugiej awangardzie, o nie wiem, o Czechowiczu, prawda, Przybłość się u niektórych pojawia. Ale jest to bardzo radykalna, ale też no, rzeczywiście w tym sensie jakoś konstruktywna krytyka, no bo oni próbują jakieś wyciągać wnioski, tak? Jaka ma być literatura, jaka ma być sztuka. A przede wszystkim to są pytania, kim powinien być artysta, kim powinien być pisarz, tak? Bo on jakoś tu wokół, nie wiem, charakteru pisarza, właśnie takiej odpowiedzialności etycznej. Więc to są pytania, które no, są bardzo też takimi, nieraz mówiono, że oni gdzieś tam bujali w obłokach, tak? Ale myślę, że to są bardzo takie praktyczne pytania, które wynikały no, z bardzo takich no, bolesnych doświadczeń. I też trzeba pamiętać, no, że oni jednak poświęcali swoje życie właśnie za publikowanie wierszy, tak? No, jest to opowiadanie Ikar, tak, Iwaszkiewicza, trochę takie no właśnie kpiące z takich może postaw, czy dziwiące się takim postawom, no ale to właśnie dla nich to była taka broń też, nie? I to jest, nie wiem, no, trochę może dziwne, zaskakujące, ale też no, każące myśleć, nie wiem, o sobie dzisiaj, o po co się pisze, po co się czyta, co może zrobić literatura, ale też co można zrobić, nie wiem, no pismem, tak? Takim pismem, które
wydaje się, że nie wiem ile osób tam czytało pismo, które miało nieduży nakład, tak? Ale jakoś jego promieniowanie i legenda to jest też niesamowite. No trwa i trwa, tak. Więc to także dzięki tym pytaniom, tym odpowiedziom, no i też tym, że to wszystko było potwierdzane jakby własnym życiem, tak? Że to ma, to jest coś nie takie, że od 8 do 15 sobie tak piszę wiersz, a potem coś innego robię, tylko to było coś rzeczywiście na serio. No właśnie, mi się to wydaje, że to jest wręcz kluczowe właśnie powiedzenie, że jakoś oni dają, zwłaszcza ta postawa Bojarskiego, to dokonanie tego w zasadzie czynu życia, który z takiej perspektywy współczesnej jest totalnie absurdalny. Złożenie jakichś kwiatów, wywołanie awantury i śmierć w zasadzie bezsensowna. No, z perspektywy jego własnej literatury urasta właśnie do rangi takiego czynu życia, którym on potwierdza słuszność własnych idei, które gdzieś tam głosił. Nie? To jest takie niesamowicie dojrzałe i wydaje mi się, że właśnie te pytania, które oni sobie stawiają, te bardzo takie duże, generalne pytania świadczą o ich właśnie olbrzymiej dojrzałości i nawet powiedziałbym, może one dlatego są takie przytłaczające dla tych starszych kolegów, z których oni spotykają, bo oni tych pytań sobie nie stawiają i trochę z innym backgroundem, innym dorobkiem wchodzą w tę wojnę. A no jakby skoro pisarz ma pisać, no bo to jest jakby podstawą jego samookreślenia, no to pojawia się pytanie, po co ma pisać właśnie teraz, kiedy milczą muzy, prawda? I jeżeli oni to pytanie sobie dość radykalnie stawiają i poszukują na nie odpowiedzi właśnie pozytywnej, to jest bardzo ciekawe, że to jest odpowiedź jednak pozytywna, to świadczy o takim bardzo dojrzałym przepracowywaniu współczesności, a nie ucieczce właśnie do jakiejś tam, do świata wyobraźni, jakkolwiek oni z tej wyobraźni korzystają i te wyobraźnie starają się kształtować, prawda? I też tutaj jeszcze nawiązując do tego kontekstu dwudziestolecia bezpośrednio, to też wydaje mi się, że oczywiście tutaj pełna zgoda do tego, że oni jakoś tak właśnie dojrzale, tak jakoś merytorycznie starają się odpowiadać na te problemy, ale to ukierunkowuje ich też na konkretne wybory ideowe, o czym zaraz jeszcze króciutko powiem, ale też na konkretne właśnie wybory literackie w charakterze poszukiwania swoich patronów, nie? Że oni jakby no korzystają właśnie w sumie tam z Przybosia Czechowicza, ale ich zabijają w swoich esejach, prawda? I to jest właśnie taki typowy przykład, że no trzeba swojego mistrza zamordować, żeby przejąć jego miejsce do wypowiadania się o tej literaturze. Ale mimo wszystko te wpływy odnajdujemy przecież, ale z drugiej strony na swoich patronów wybierają albo ludzi nie z tej epoki, których odczytują jako paralelnych do siebie, i to jest przede wszystkim Norwid. Nie? Sami siebie definiują jako neoromantyków i ten swój czas przyrównują do takiego właśnie czasu bliskiego romantykom, a zwłaszcza Norwidowi, który jakoś jest taki, prawda, już w tym swoim romantyzmie porzucony, osamotniony i tak dalej. A zarazem do tej awangardy, która się broni właśnie dlatego, że krytykuje ten mainstream, prawda? Moim zdaniem no, Witkacy się broni dlatego, że zadaje zasadnicze pytania, które oni zadają i krytykuje właśnie ten mainstream spod szyldu, powiedzmy, Skamandra, który jest dla nich jakimś takim symbolem zepsucia literatury i kultury, prawda? To samo robi Gombrowicz właśnie i tak dalej. Więc takich sobie oni patronów nieprzypadkowo wybierają i te decyzje literackie, ściśle związane z różnymi decyzjami światopoglądowymi, pchają też ich właśnie w ramiona radykalnego nacjonalizmu, bo żaden z nich przed wojną nie należy do żadnej grupy politycznej, w ogóle nie jest aktywny jakoś tam publicznie. To są bardzo młodzi ludzie, którzy dojrzewają dopiero w czasie wojny.
za wyjątkiem Onufrego Kopczyńskiego, który jest ich takim mentorem, patronem, organizatorem tego środowiska w ogóle zapomnianym cały czas. Teraz ostatnio mam misję przypominania tej postaci. I on jest jedynym nieco starszym kolegą, który ma to doświadczenie przedwojenne. No i teraz jakie to jest doświadczenie? W jakim duchu on ich wychowuje? Właśnie w duchu kontestacji tej przedwojennej rzeczywistości, zwłaszcza przepraszam, rzeczywistości kulturalnej. Kopczyński był przed wojną twórcą takiej narodowo-radykalnej organizacji kulturalnej, która się nazywała Polska Organizacja Akcji Kulturalnej. No i jej celem było właśnie przekształcenie gnijącej kultury, czyli to ten katastroficzny duch właśnie, który jest bliski sinowcom, w postaci tego Kopczyńskiego był jakimś autentycznie, z ich perspektywy autentycznie dojrzałą diagnozą, że jakby to zostało wywieszczone, prawda, że ten upadek nastąpi. I to jest jakby, wydaje mi się, kierunek, który pozwala nam wyjaśnić, dlaczego oni wiążą się z takim środowiskiem politycznym, a nie z innym. Bo uważają, że to środowisko właśnie przepracowało wcześniej niż inny ten problem cywilizacji, kultury i wydało trafne diagnozy. I na tej podstawie, to już może tak poza konkursem trochę odpowiedź, na tej podstawie nie można oczywiście w żaden sposób wykazywać jakichś bliskości ideowych między tymi młodymi literatami, a nie wiem, Bolesławem Piaseckim i wszystkim, co on napisał przed wojną i w czasie wojny i jego kolegami z organizacji, ale można na tej podstawie zrozumieć, dlaczego oni właśnie do niego lgną i do tego środowiska, w tym środowisku wydaje im się, że mogą osiągnąć te swoje cele, które wykładają głównie w ramach tych tekstów publicystycznych. To jednak zamiast pytania sobie pozwolę też na taką jakąś refleksję, bo właśnie jak ja czytałem te teksty, to też wcześniej obiegowo gdzieś tam się słyszało właśnie o jakichś takich zarzutach, że może prawda jacyś fantaści, młodzieniaszkowie, tam bujani w obłokach, właśnie jakieś dziwne idee, ale jednak jak to się czyta, to widać jak bardzo ten ich maksymalizm, powiedzmy, na różnych płaszczyznach, że jest jakby trzeźwy jednocześnie, w tym sensie, że to, mam wrażenie, była taka odpowiedź na to, że no właśnie wcześniejsi to tam sobie mogli być tymi katastrofistami, ale to już ta katastrofa nadeszła, my już w niej żyjemy, to się wszystko zawaliło i teraz my na to musimy odpowiedzieć, nie? I jakby, że i to wymaga jakiejś wielkiej odpowiedzi. Po prostu. I nie było w tym, tam jest bardzo ciekawe w tej publicystyce Trzebińskiego, że tam gdzieś się pojawia ta opozycja na tą Polskę, czy literaturę także fantastyczna i realna, czy coś takiego i tam, że oni są właśnie za tym, żeby nie uciekać od rzeczywistości, tylko się jakby z nią zmierzyć, a jednocześnie ten program, właśnie, że wychodzą od tego, co jest tu i teraz, ale już myślą o tym, jak ma być, po prostu jaka ta Polska w przyszłości ma być i że oni się czują odpowiedzialni za tym, żeby stworzyć program, po prostu program tej przyszłej Polski i to musi być, i mają poczucie, że to nie może być na pół gwizdka, że to nie może być małe, bo właśnie taka małość doprowadziła do tego, że to się wszystko zawaliło i po prostu, że to musi być właśnie jakiś maksymalistyczny program i że to nie jest i że właśnie to jest że właśnie ten maksymalizm jest jakby realistyczną potrzebą, nie? Tak bym i to jak się ten cały dział publicystyki tak od deski do deski przeczyta, to szczególnie właśnie ten Trzebiński, chyba myślę, to tak się właśnie takie coś z tego wyłania, ale to już nie zabieram czasu swoim gadaniem, bo to jakby chciałem powiedzieć, żeby już przejść do pytania jednak, że no ale wiemy jak to się skończyło, tak? No skończyło się tragicznie, bo i śmiercią tych wszystkich redaktorów, którzy prowadzili to pismo po kolei czterech no jednak powojenną sytuacją Polski, w której żaden
nie tylko maksymalistyczny program się nie mógł zrealizować, ale pewnie nawet różny skromniejszy w stosunku do tego, co oni proponowali, też nie mógł. I pytanie jest o ich schedę, o ich dziedzictwo, jak później na nich patrzono w momencie, kiedy ten projekt już się zamknął jakby tragicznie ich śmiercią i też no, klęską po prostu. I dlaczego też my do tego dzisiaj wracamy? Po co nam wracanie do tego? No tutaj ten z jednej strony, znaczy oczywiście słowo klęska może jest za mocne, tak? Znaczy, no oczywiście była to klęska, no więc oczywiście w znaczeniu, no, o którym ty pan mówił, tak, że oni zginęli i to dzieło nie było kontynuowane, ale i tak to, co zrobili, było rzeczywiście ważne i ogromne. I do tego wracano, tak? Więc to jest niesamowite, że no w tym wymiarze duchowym, kulturalnym, jak to nazwiemy, to jednak nie była oczywiście klęska, tylko jakiś taki, no jednak chyba triumf czy zwycięstwo. Choć oczywiście były te spory rzeczywiście, one były uwikłane w walkę polityczną, także w walkę poniekąd z Bolesławem Piaseckim, Paksem, który powstał po wojnie i który wydawał nie całą, ale to i powoli spuściznę tych ludzi ze sztuki i narodu. I jakby tutaj uderzano poniekąd tak, że chciano w ten sposób, krytykując ich, chyba też uderzać Bolesława Piaseckiego. No i tu sam ta spuścizna, no właśnie dosyć późno była wznawiana, Bojarskiego wydano dopiero w 1983 roku. Więc te książki docierały w takich, no, dużych odstępach i też nie całe, tak? Nie, były zawsze ocenzurowane te wydania, nigdy nie wydano całej spuścizny właściwie żadnego z tych autorów, tak? Też nie wszystkie teksty Gajcego nawet opublikowano. Spory to właśnie dotyczyły tego, czy w ogóle ich wydawać. Dość z tym mówili na początku w Kuźnicy komuniści, nie wydawać tak w ogóle. Potem wydawać, ale właśnie, że to jest jakaś trucizna, tak, i że to jest niebezpieczne. I właśnie cały czas ze strony części krytyki, no, był taki dystans, tak, wobec tego środowiska, tych idei, i zawsze jakoś tam wobec nich ostrzegano. Ale z drugiej strony, no właśnie, trochę na próżno, bo to się jakby broniło, tak? To znaczy broniła się przede wszystkim, no, poezja Gajcego, tak? Poezja czy te takie dziwne liryki prozą Stroińskiego. No i to zostało, tak? Gajcy został wydany w Bibliotece Narodowej, czyli kanonizowany właściwie w sensie literackim. I wraca się do tego, znaczy po co wracamy, tak? Znaczy jakoś wraca się, no właśnie, w takich jednostkowych zetknięciach, to są takie powracające przygody. Coś jest w tych biografiach, coś jest w tej twórczości, co może nie wszystkich nas, ale wielu z nas porusza. Też no są takie jakby nawiązania, tak, do tej twórczości, inspiracje. Bo z jednej strony mamy wielki spór Miłosza z tym środowiskiem, który właśnie trwa do śmierci Miłosza. I to też pokazuje siłę tego środowiska, tak? Bo nie spieramy się z kimś, kto jest nam obojętny, kto jest nieważny. A Miłosz cały czas jakoś był uwikłany, i to zostało zresztą opisane i też budziło zdziwienie. Ale to był taki namiętny spór właściwie Miłosza. Potem bronił Gajcego przed Miłoszem Herbert, tak? Więc to jest ważna sprawa całej polskiej poezji i literatury. No i właściwie, nie wiem, ja pisałem kiedyś o Rymkiewiczu i tych echach, tak, recepcji sztuki narodowej. Okazuje się, że wielu polskich poetów, także, nie wiem, do Wojciecha Węcla, który pisał wiersze o Trzebińskim, czy Wojciechu Męclu, tym najmłodszym, czy jednym z ostatnich ze sztuki narodowej. No to są jakieś cały czas takie
można powiedzieć, fascynacje czy nawiązania. Także być może dlatego, że to jest to znowu pierwsze i ostatnie pokolenie II Rzeczpospolitej. To jest jakiś taki moment właśnie, który tak można też to widzieć, tak? Takiego jakiegoś zerwania ciągłości. I jeżeli chcemy ją odbudowywać, to musimy zobaczyć, na czym to się kończyło, tak? Więc także no można od tej strony tak czytać tę sztukę i naród. Więc no wyobrażam sobie, że jakoś wracamy do tego, no bo to jest ważna część polskiej kultury, polskiej literatury, polskiej historii, polskiego losu. I jakoś tam też piękna, tak? Piękna w sensie literackim, ale też no chyba piękna w sensie tych takich niezwykłych biografii i no dlatego być może wracamy, no ja przynajmniej wracam do tego. Właśnie mi się też wydaje, że ten autentyzm właśnie tej biografii, tego podążania, naśladowania życiem tej literatury chyba też nadaje takiej aury właśnie wyjątkowości tym twórcom. Nawet na tle tego pokolenia, które reprezentują, moim zdaniem oni są pod tym względem bardzo wyjątkowi. Jakkolwiek to pokolenie samo w sobie jest wyjątkowe w literaturze, nie tylko, prawda? Ale no, niestety martwiące jest to, że jakoś ta polityka cały czas dotyka tego środowiska i to jest niestety strasznie jakieś takie smutne po prostu, że te echa gdzieś dalej się odbijają i się ciągną. Osobiście mam bardzo złe doświadczenia z tym związane. Mianowicie od półtora roku prowadzę negocjacje bardzo twarde ze swoją własną uczelnią, żeby ci wszyscy poeci jakby wrócili tam, gdzie powinni być, tam, gdzie jest ich miejsce, czyli na Uniwersytet Poznański, przepraszam, Warszawski oczywiście. No i na razie bezskutecznie, jakby Uniwersytet Warszawski nie życzy sobie wystawy o poetach sztuki i narodu. I to jest niestety strasznie przykre, no bo pokazuje, że właśnie te wszystkie spory wokół jakby cały czas rezonują i nawet jakieś takie próby obrony tego wszystkiego przez samą tą twórczość przegrywają z taką bieżącą jakąś walką polityczną, na którą nie mamy po prostu żadnego wpływu. I w tym sensie jakby no cały czas musimy jeszcze chyba trochę pracować nad odczytaniem tego środowiska, no bo jakoś żyją, budzą emocje, tak? No. Tak. Ale może i ciekawość też dzięki temu, miejmy nadzieję. Ja tak cały czas chyba dopowiadam, co jeszcze jest w tej książce, bo sobie przypominam, co jest, ale właśnie miałem też powiedzieć, że oprócz samej jakby zawartości czasopisma też włączyłeś do tej książki tutaj dział, który chyba został nazwany Biblioteką Sztuki czy Biblioteką Sztuki Narodu, bo też no jakby pod tym szyldem się ukazały, po prostu wydali trzy książeczki, tak? Gajcego i Stroińskiego, jeśli dobrze pamiętam, i to też tutaj znajdziemy. Już chyba niestety musimy powoli kończyć, także jeśli są jakieś pytania z sali, to zapraszam Państwa. Chciałam zapytać o to, w jakich okolicznościach ponieśli śmierć. Czy to była w walce śmierć, czy też śmierć za działalność wykrytą, konspiracyjną w gruncie rzeczy? To pierwsze pytanie moje jest. Znaczy, może przypomnijmy, że to był Bronisław Onufry-Kopczyński, Wacław Bojarski, Andrzej Trzebiński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński, Wojciech Mencel,
To jest ta główna część chyba, tak, sztuki narodu. Kopczyński został aresztowany przez Niemców i zmarł w obozie na Majdanku. To pierwszy redaktor. Drugi Andrzej Trzebiński został, drugi Wacław Bojarski został postrzelony w brzuch w czasie akcji składania, czy po akcji złożenia wieńca pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie i zmarł wskutek tej odniesionej rany. Trzeci redaktor, Andrzej Trzebiński, został dość przypadkowo, całkiem przypadkowo aresztowany przez Niemców w stołówce, w której się nielegalnie żywił i został następnie rozstrzelany w egzekucji na ulicy Nowy Świat w grupie zakładników. Potem jest Tadeusz Gajcy, który razem ze Zdzisławem Stroińskim ginął jako żołnierze w czasie Powstania Warszawskiego. Wojciech Mencel, który był jakby przewidywany na następnego, bo myślano, że jeszcze powstanie jakiś numer Sztuki Narodu, został zastrzelony przez niemieckiego snajpera, więc ta główna ekipa na Dzień Sztuki Narodu no tak właśnie zginęła w walce, powiedzmy, czy jako ofiary w więzień. Dziękuję, bo tak się nasuwa takie myślenie, że atak na nich, ten o faszyzm, czy też później, że to jakaś trucizna już po wojnie, bo tak tutaj było to powiedziane, że ten atak to jest właśnie jakoś tak się w tej wyostrzonej sytuacji historycznej, jaką była wojna i później komunizm, składa, że to jest atak ze strony dwóch najeźdźców na Polskę. Z jednej strony niemiecki najeźdźca, z drugiej radziecki. Że więc to słowo naród jest tutaj po prostu tym punktem, tym momentem, który się atakuje, ale atakują najeźdźcy, prawda? I dlatego oskarżają o faszyzm, no bo bronią nasi przedstawiciele, nasi poeci, bronią tego narodu. Sztuka i naród, no tutaj to jest ta koniunkcja. Sztuka ma być no jakąś formą obrony tego narodu. I to, co panowie tutaj mówili, że to się toczy jakoś może bardziej podskórnie do dziś, no to jest też wielomówiące, bo tak naprawdę to słowo naród no jest taką płachtą czerwoną, która tak wydaje się być groźna dla takich spolaryzowanych dwóch stron. Dziś może nie tak mocno jak wtedy. Ale jeszcze wracając tylko króciutko do tego, że pan profesor bronił tego, żeby nie nazywać tego klęską. Oczywiście ja tak samo bym powiedziała, to absolutnie nie jest klęska, bo to, że ktoś ponosi ofiarę za poglądy czy za postawy w wojnie i ginie, to nie jest klęska, choć można tak to z zewnątrz, z daleka patrzeć, ale no, to ma sens i oni właśnie ten sens pokazują zarówno w tym pisaniu, w tym swoim piśmiennictwie, jak i w tych postawach. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo właśnie trafnie to pani na koniec zdiagnozowała i właśnie bezpośrednio odwołując się do pani słów z pierwszej części pytania, czy oni giną podczas walki, no to ja bym odpowiedział, że dokładnie tak, bo jakby ich walką jest pisanie. I to czasem widać już tak literalnie w pamiętniku Trzebińskiego, jak on dostaje zakaz od Pietrzaka, żeby wyjść w pole razem z żołnierzami uderzeniowych batalionów kadrowych, no to on pisze tam takie właśnie zdania potem we wspomnieniu o przyjacielu, to się tak nazywa, jak opisuje po śmierci Bojarskiego relacje z tym swoim przyjacielem, właśnie Wacławem Bojarskim, że to właśnie była ta nasza walka, nie? Że jakby mogliśmy uczestniczyć w tej walce zbrojnej przez nie tylko wykuwanie tej literatury, ale też nowej, ale też zagrzewanie do tej walki właśnie bycie w tym słowie, które towarzyszyło jakby tej walce zbrojnej i tak dalej. Więc jak najbardziej. A jeżeli panią i państwa w ogóle ciekawi ten wątek taki trochę martyrologiczny,
też no, ważny bardzo dla tego środowiska i ciekawy, to polecam uwadze na YouTubie. Można obejrzeć mój film o śmierci Wacława Bojarskiego, ale też jego twórczości, który nosi tytuł Jeden dzień z życia Wacława Bojarskiego. Nie będę zdradzał dlaczego, ale po obejrzeniu będziecie Państwo wiedzieć, o co chodzi. A nie jest długi film, tak on trwa 20, nie wiem, 5 minut może. Jeden dzień z życia, tak. Bo to nie jest do końca o śmierci, choć śmierć jest tam osią. Dziękuję bardzo za dom. Ja mam takie pytanie, to znaczy dodając do tego, co tam jeszcze można znaleźć, o czym nie było powiedziane, nie bez powodu rozmowa o sztuce i narodzie toczy się w Krakowie. Bo to pismo w czasie wojny docierało tutaj i to docierało do pokolenia tych krytykowanych 40-latków, którzy nie stworzyli warunków w kraju, aby się obronił, prawda? I no, to jest zdumiewające, że gdzieś tam na Asnyka 7 w bodaj czytelników w tajnej drukarni sobie przekazywano te dokumenty, te publikacje. Natomiast ja mam właśnie takie pytanie o stronę techniczną. Jak to było dystrybuowane? Tutaj jak przeglądałam książkę, to uderzyło mnie ogłoszenie o konkursie literackim, prawda? 10 propozycja, żeby złożyć do 10 wierszy, odesłać na adres redakcji w nawiasie, to znaczy do kolportera dostarczającego pismo. No, w tym ogłoszeniu widać dramatyzm sytuacji, bo ten kolporter, który narażał się dystrybuując, jeszcze miał wrócić z tekstami. I myślę, że to uzupełnia tutaj tę odpowiedź pani. Czy coś wiemy o tych technicznych drogach, o kanałach, w jaki się przedostawały, w jaki sposób pismo wędrowało pomiędzy miastami i dokąd docierało? Coś tam wiemy, przepraszam, że tak sobie udzieliłem głosu. Coś tam wiemy, ale relatywnie niewiele. No trochę pisała o tym Natalia Bojarska we swoich wspomnieniach, jak to się odbywało. I z tych jej wspomnień wynika, że po prostu kluczowe znaczenie miały jednak relacje osobiste i po prostu komplety polonistyczne na tajnym UW, które po pierwsze były przestrzenią dyskusji, bo tam ona wręcz pisała o tym, że tam słuchacze siedzieli na szpilkach w oczekiwaniu na kolejny numer, więc należy przez to rozumieć, że byli jedną z takich większych grup odbiorców. Ona też pisała, albo to była siostra Trzebińskiego, tak, bo ona też takie no, wspomnienie w formie tej rozmowy z panią Pińkowską wydała. To być może ona była, no, mówiła o tym, że właśnie chodziła do tego domu, gdzie przebywali ci starsi, tylko warszawscy, tak? Że jeździli do Andrzejewskiego, tak, tam Andrzejewski i Miłosz u niego siedział, tak? Do ten dom tam na Bielanach, że jeździli do Iwaszkiewicza z tą sztuką i narodem. Czyli tutaj były te takie kanały, powiedziałbym, no takie trochę towarzyskie, bo oni się też spotykali na tych wydarzeniach literackich, właśnie u Andrzejewicza na przykład. Tam te słynne przecież obrazy nastąpiły Trzebińskiego z Miłoszem. Natomiast o tych takich kolporterach, powiedzmy z ulicy, no niewiele wiadomo. Natomiast no na pewno oni byli, no bo w pewnym momencie następowało zwiększanie sukcesywne nakładu, czyli to pismo zaczynało rezonować. Jak było z kolportażem poza granicę Warszawy, też jest trudno powiedzieć, bo jedyny przypadek znany to jest właśnie ten, który pani wspomniała z Krakowa. I poza tym nie mamy żadnego śladu, żeby to pismo było czytane poza Warszawą, ale no pewnie było czytane poza Warszawą, bo sztuka i naród w pewnym momencie, znaczy to była idea fix Trzebińskiego, żeby stworzyć bardzo duże podstawy niezależności i
Jedną z tych podstaw było stworzenie własnej sieci kolportażu. I to wtedy właśnie on wciągnął na przykład siostrę do tego. Natomiast wcześniej pismo było kolportowane, czyli przez większość swojej egzystencji, przez Biuro Kolportażu Konfederacji Narodu. I to często było w takich łączonych prenumeratach. Czyli że to pismo jakby było dołączane do też innych pism, które były wysyłane. No i to środowisko co prawda koncentrowało się w Warszawie, ale no miało swoje ekspozytury, tak, poza Warszawą. Miało też swoją partyzantkę, która też gdzieś to nosiła. Jeżeli Trzebiński pisał o tym, że towarzyszymy im gdzieś tam w boju, no to może nie tylko przez tą piosenkę, ale może też to pismo było gdzieś wysyłane. No to są takie trudne rzeczy. Ostatnio udało mi się nawiązać kontakt z prawdopodobnie ostatnią żyjącą kolporterką SIN-u. Tylko jeszcze nie udało mi się z nią porozmawiać. No pani ma tam 90 już parę lat. Tak, tak. Dostała książkę i jakby został nawiązany kontakt operacyjny, że się tak wyrażę. Jesteśmy umówieni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i na ile to coś jeszcze tutaj wniesie, no ale myślę, że coś może jeszcze wnieść. Na pewno dużo kolporterek właśnie kobiety były. Tak. Tak, no one były po prostu, żeby to tak właśnie nie brzmiało seksistowsko w żaden sposób, one były po prostu uważane za potencjalnie mniej podejrzane, bo kobiety często chodzą z torebką, prawda, gdzie można coś schować, funkcjonują właśnie w tym takim świecie asystentury, tak? Stenotypistki, maszynopisarki, tam nie wiem, na poczcie stemple przybijają, ciągle chodzą z tymi pakunkami po mieście, dlatego jak idzie jakaś dziewczyna z pakunkiem, no to jest to mniej podejrzane niż jak idzie mężczyzna, tak? Zwłaszcza jak jeszcze funkcjonuje ta moda partyzancka na chodzenie w oficerkach. Dobrze, to chyba w takim razie, skoro pytań więcej nie ma, ja tylko dopowiem, że o tej klęsce to miałem na myśli po prostu no, polityczną klęskę, jakby historyczną w tym sensie, że jednak no, po ich śmierci ta Polska, jaka potem nastała, to nie było to, czego chcieli, prawda? Więc to w tym sensie. Tak, no to właśnie też miałem na myśli, prawda, że to się po prostu urwało, a to, co nastąpiło potem, już jakby no jednak to nie o to im chodziło, a nikt też jakby już nie kontynuował tego, o co im chodziło, prawda? Więc jakby to jest. Więc jakby jest to, że na przykład teraz ta książka powstała jednak i jest, i to jakby prawda, tak się te losy ułożyły, że to w ogóle gdzieś tam nie zaniknęło w pomroce dziejów, to. Bo też tak mogło być, prawda? Ja wiem, że, przepraszam, tylko na koniec powiem, że tu między sobą powiedzieliśmy, że naszym, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale to pana pomysł był w projekcie, no to jest też pierwszy tom serii, tak? Serii takiej, której po Sztuce i Narodzie byłyby też podobne, pewnie nie tak obszerne antologie innych pism, właśnie konspiracyjnych, literackich z tego mniej więcej nurtu, nazwijmy to jakoś prawicowego, nielewicowego, czyli Kultura Jutra, Dźwigary i tak, Dźwigary, co tam jeszcze? Kuźnio, tak. Czy krakowski miesięcznik literacki, czy wydawany przez Unię, tak? Więc to tylko chciałem dopowiedzieć, no nie wiem, czy nam się uda to kontynuować, bo czasy nie są łatwe, ale i mamy tutaj no, pewien niepokój, ale chcielibyśmy, żeby, bo to by było no, rzeczywiście coś, myślę, niezwykle interesującego, zapełnienie no, takiej białej plamy, bo jednak Sztuka Narod jest znana, ale te pozostałe pisma właściwie kompletnie nieznane, a jest tam sporo ciekawych i ważnych tekstów. To tylko tak. Jeśli już zapowiadamy, to ja też mogę jedno słowo na koniec, że ponieważ tutaj też sporo się pojawiło tematyki edytorskiej, to też no, ja liczę również na to,
pomijając fakt, że podpisuję się pod wszystkim, co powiedział profesor Urbanowski, to liczę też na to, że ta książka wywoła jakąkolwiek dyskusję na temat kwestii edytorskich, ponieważ tu zastosowane przeze mnie różne zabiegi są znane właśnie edytorom tekstów jakby literatury dawnej, ale niekoniecznie współczesnej i mam nadzieję, że jakiś to ferment dyskusję wywoła. Także dyskusję nad metodyką wydawania prasy, bo to też tak, nie wiem czy Państwo zdajecie sobie sprawę, no jakby procentowo jakby chcieć obliczyć, co się najczęściej publikuje, jakie źródła, no to prasę, no bo to jest najłatwiejsze. Dlatego, że nikt tego nie opracowuje, nie? Nie ma żadnej szkoły, żadnego standardyzacji tego, jak tę prasę wydawać, na jakiej zasadzie ją właśnie kompilować i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest takie, no zupełnie historycy, edytorzy właśnie źródeł z XX wieku no nie interesują się tym, a masowo to wydają i to jest jakieś trochę przerażające. Jakieś inne tematy zaprzątają ich uwagę, też oczywiście bardzo ważne. I ostatnie słowo, że no właśnie to jest pierwsza ta książka, tak przepraszam, taka autoreklama, ale dlatego też liczę na to, że to wywoła jakąś dyskusję, no bo to nie tylko jest pierwsza edycja czasopisma czasów II wojny światowej, ale to jest moim zdaniem pierwsza w ogóle w historii polskiego edytorstwa no, pełna edycja jakiegoś pisma, jako jakiejś propozycji jakby właśnie intelektualnej. Nie? Teraz oczywiście, że no, nikt nie wyda tomu Rzeczpospolita, prawda? Gdzieś tam to jest monumentalne zupełnie, ale że jeżeli że pojawia się pytanie o sens tego typu edycji, prawda? Właśnie pism, które są tak silnie programowe i no, można przypuszczać, że właśnie gdyby inne troszkę były okoliczności historyczne, no to taka sztuka i naród funkcjonowałaby właśnie w obiegu w poszytach, tak jak to się wówczas robiło, tak? Czyli jakby to dalej by rezonowało, tak jak tam przed wojną często pisma tam powiedzmy gdzieś tam z okresu młodopolskiego dalej były w sprzedaży w antykwariatach właśnie jako poszyty, które oddziaływały dalej na jakąś tam wyobraźnię na przykład literacką właśnie. Dobrze, jeśli to było ostatnie słowo, to w takim razie bardzo dziękuję naszym drogim gościom, bardzo dziękuję Państwu za spotkanie.